Przede wszystkim, znowu PM7, tak. Przyciąg Arcanum. Przypowieść o maszynach i magii. Okej, skończmy eksplorować ten zamek, jeżeli tak to można nazwać. Chodzi mi o eksplorację, bo z pewnością to jest jakiś zamek. Nazwa to ma jakąś nazwę, rezydencja jakiegoś pana, ale jak zwykle nie pamiętam dobrze nazw, więc nie powiem tego. Okej, musimy się trochę wrócić do poprzedniego korytarza. I w sumie chyba już niewiele tutaj znajdziemy. Otwarta skrzynia. Tak, złupiona. Łatwo się można było spodziewać. Chyba tamtędy trzeba jakoś przejść. Może... Tutaj jest przejście. Więc korzystajmy z niego. I zamknięta skrzynia, którą chyba pominąłem. Ale... Nikt mi jej nie otworzy. No na punkt wytrzymałości stuwa całkiem sporo. Safe. Sorry. To nie ten przycisk. Dobra. Ciach. Okej. Mógłbyś nie stanąć tutaj na dole. Jakieś szaty. Mogą się przydać Jorumundowi. Ewentualnie. Dobra, Permanent Smithy. Na szczęście nic nie wziął. Okej. Jak kolega zauważył, jeden mój. Tutaj są przyciski, które pozwalają szybko przełączyć się między ekwipunkiem towarzyszy, ale ja jak zwykle o nich zapominałem. Błąd z mojej strony. Postaram się to zapamiętać. O, Książę Przeklętych. Nie wiem kto to jest, ale chcę mieć ekspy za niego. Więc szukajmy wejścia. Okej, tutaj jest jakieś. Magiczna skrzynia. Okej, te zombie nie wstają. Czemu jest puste? Czyżbym już tu był? Niemożność. Okej, to było bliskie. Okej, dobra. Poszło szybko. Chociaż... nie było gładko. Raven użyła... użyła ciała z wody. Bardzo fajnie z jej strony. Jak widać... towarzysze używają jednak tych lepszych zakręć również, ale to niezbyt często, tylko w specjalnych okazjach. Okej, dobra, Jormund, potrzymaj... Po co ty? Po co ci złoto? Oddawaj je. Śmieszny krasnolud. Dobra. Tajemna skrzynia z diamentem, rubinem, naszyjnikiem. Uj, spora złota. Bardzo miło strony tego księcia. Jeszcze więcej złota. Czekajmy jeszcze, może zombie coś mają? Nie. No, to chyba byłoby na tyle. Jeszcze dajmy Magnusowi rzeczy do podtrzymania. Niezidentyfikowany pierścień. Trzeba będzie go zidentyfikować. I co ja tu jeszcze mam? Nic więcej dla ciebie, Magnus. Nie, bez obrazy, ale nie. Dobra, unośmy się.
z tego jakże stylowego hotelu dla umarłych. Okej, poczekajcie chwilę. Okej, wybaczcie za to. Telefony od fanów się urywają. Dobra. Tędy. I wracamy na... na wyższy poziom. Chyba tam też była jakaś skrzynia, którą pominąłem. Zaraz się temu przyjrzymy. Gdzieś tutaj może. To jest otwarte. Może... może miałem na myśli tamtą skrzynię. Nie wiem. Zresztą. Tak to zbyt wiele cennego. Już pewnie nie znajdziemy. Dobra. Wyrośmy się stąd. Ku dalszym przygodom, czy coś tendencji. Na początku fajnie byłoby zidentyfikować te przedmioty, które znaleźliśmy. Ale to za chwilę. Właśnie, bo mieliśmy zajrzeć do takiego pana. W archiwum danych, że Elmer Budborn mieszka w Ashbury przy ulicy Trellis 14. Gdzie to jest to Trellis 14? O, patrzcie, tuż pod nosem. To już za zbieg okoliczności. Trellis! Nie! Pomóż mi. Proszę pana, co tu się stało? Zaatakowano mnie i zraniono. To boli. Boże, jak to boli. Proszę pana, kim pan jest? W czym mogę panu pomóc? Nazywam się Kendrick. Kendrick Wales. Może słyszałeś o mojej książce Klątwa Cynark? Tak, znam ją. Właśnie dlatego tu jestem. Co wasz myśli? Może to jest najlepsza chwila, ale szukam Elmera Brubottoma. Elmer Brubottom? Dlaczego go szukasz? Najwyraźniej zamieszany w sprawę, którą badam. Posłuchaj, przyjacielu, nie zostało mi już dużo czasu. Bronieku na mnie użyto chyba, była zaczarowana. Czuję, jak wypływa ze mnie życie. To ja jestem Elmer Brubottom. Ty? Nie rozumiem. Kendrick Wales, tylko pseudonim literacki. Nikt by chyba nie kupił książki napisanej przez kogoś nazywającego się Elmer Brubottom. Tak to się teraz wydaje żałosne. Więc ty zapłaciłeś kamerdynierowi Wesleyowi za informację. Ta wygląda również na to, że obciąża mnie śmierć Wiktora Miska. Nikt nie jest w stanie uciec przed klątwą. Tobie też może się nie udać. Kendrick, nie marnuj sił, sprowadzę pomoc. Przykro mi, przyjacielu, chyba już nic nie można zrobić. Pewnie nie znaczy to dla ciebie zbyt wiele, ale przepraszam, powiedz wdowie po Misku, że mi przykro. O, Kendrick, trzymaj się! Uczcijmy tego biednego bydlaka sekundą ciszy. Starczy. Natniemy przy sobie złota. Biedny bydlak. Okej. Więc to by zakończyło wątek z tym, kto wrobił miska. A mówiąc wrobił, mam na myśli sprzedał. Dla książki. Dobra. Nie ma zbyt dużo do gadania na tamten temat. Jak będziemy w Kaledonie, z pewnością będziemy, to powiemy o tym w dowie po miejscu. Może zaliczymy jakieś złoto. Czy coś innego. A póki co pójdźmy zidentyfikować te przedmioty. Witam panią ponownie. Może mi pani zidentyfikować to? Mroczny hełm. Zdolnienia magiczne plus 20. Charakter minus 20. Okej, myślę. Dla złych magów. Tak sądzę. Zaczarowana buława. Obrażenia mierne. Zmęczenie też mierne. Szmelc. Może go od razu chcę kupić? Nie chcę kupić takiej ładnej buławy. No nic, trudno. Dobra. Możemy zidentyfikować te szaty. Tak, to.
Jadowite szaty, trucizna. No, obrażenia na wszystko ładne. Oprócz trucizny, no i trucizna. Szmelc. O, i pierścień ochrony. KP plus 10, obrona przed obrażeniami plus 10. Wygląda bardzo fajnie. KP plus 10, odporność na trucizny plus 10. Czy ja potrzebuję odporności na trucizny? Chwila. Odporność na obrażenia 36%. Odporność na obrażenia... Czemu? Przecież to mi daje odporność na obrażenia plus 10. Coś innego musi mi wzrosnąć. Nie wiem. Dziwne. Gra czegoś musi nie liczyć. Albo ten pierścień rzeczywiście nie ma tej odporności na obrażenia. No cóż. Zdarza się. Virgil, nie kradnij złota. Dobra. Ty masz magiczny zestaw magicznych pierścieni. Ty nie masz nic, ale ty jesteś Asturem, ty nie potrzebujesz. Raven by się przydało. Ona ciągle dostaje baty w walce. No i cóż. Przydałoby się komuś sprzedać ten szmelc. Chyba nie ma tu za bardzo. Ażbry. Handlarzy z łomem. To wiecie co, dam wszystko Virgilowi. Virgil, nie noś tego hełmu. Jest dla złych ludzi. Proszę cię. Nie no, nawet Magnus. Co za źli ludzie. Może uda mi się to komuś sprzedać. No to nie chcę kupić. Kupisz naboje? O, kupi naboje, fajnie. Miło z jej strony. Krzywa laska. Chcę porozmawiać. Znaczy pohandlować. Nie, nawet krzywa laska nie chcę kupić tego szmelcu. Pierwszorzędne uzbrojenie zażbryje. Nie. Bo rzeczywiście ma pierwszorzędne uzbrojenie. Szkoda, że większość tego pierwszorzędnego uzbrojenia jest techniczna. Jakbyśmy to włożyli nasze... nasze wątłe ciało, z pewnością by coś zaczęło wybuchać wokół nas. Czy coś w tym dającym. Nie będę więcej gadał takich pstur. Dobra. Ażbry chyba już nie mam nic więcej do roboty. Więc ruszamy w dalszą podróż. A gdzie? Jest takie jedno miejsce, które powinniśmy odwiedzić. Ponieważ jest bardzo fajne. Leży ono gdzieś tutaj. Ale nie wiem, czy się zaznaczy na mapie, jak będę przechodził obok niego. A jeżeli się nie zaznaczy, to będziemy musieli poszukać jednej z książek tarańskich w uniwersytecie jego położenia. Ale byłoby szybciej, gdyby się zaznaczyło. Dlatego mam nadzieję, że tak się stanie. Niedobry kotecek. Dobra. Pochodzę dookoła. Jeżeli się nie zaznaczy, to znaczy będę musiał jednak pójść do tarantu. Jest! Panowie i Państwo, starożytna świątynia. Cóż to za miejsce? Tak, kolejna miejscówka pełna śmierdzących nieumarłych. Wracaj tu, panie.
Muszę bardziej uważać na fireballe. Bo tak jak podczas walki z Mrocznym Księciem, to mało się nie zabiłem, zużywając całą manę. Prześpimy się, żeby Magnus odzyskał zdrowie. I możemy ruszać do tej przeklętej świątyni. Musiała się tu jakaś organizacja mieścić. Skoro tak od razu na wejściu jakieś herby na podłodze. Siekacz kości. Wiecie co opowiem? Ja powiem, że czas na jakąś tarczę energetyczną. Siekacz kości nie brzmi bynajmniej zbyt przyjaźnie. Sporą odporność na obrażenia. Virgil, co to się tak wokół ciebie coś pojawiło? Nie, to Raven. Że rzuciła jakieś zaklęcie? Widziałaś. Mówisz to za każdym razem, jak zadam krytyk. Nic na razie. Chcę tylko przeszukać siekacze kości. Mają złoto. Więc będziemy ich przeszukiwać. Nieważne, że to tylko dwie sztuki złota, to złoto. Okej. Myślę, że ta walka wymaga trochę pauzy. Okej, to wygląda na idealną sytuację do wstrząsu. Czego my zawsze musimy się wzruszać ostatni? Dobra. Ciach. 8 punktów zdrowia? To mi się bardziej podoba. Ta, oni chyba... Chyba im nic mi nie szkodzi. Dobra, starczy na razie. Kuli ognia. Wow, chyba przełamałem morale szkieletów. Taka jest potęga kuli ognia. Przeszukajmy Ktoś tu nieźle sobie pogrywa z łukiem. Szarpany łucznik. Adwokat diabła. Ciekawie to musi wyglądać na jako wizytówce. Dobra, myślę, że jeszcze stać mi na jeszcze jedną ognistą kulę. Proszę przejść. Tutaj na przykład. No, muszę powiedzieć, że nie zadaję zbyt... Jastur nie zadaje zbyt pokazowych obrażeń. Okej. Załatwimy obszar panego łucznika. Już nawet Virgil zadaje większe obrażenia. Nie, to jest chyba Smithy. Tak, Smithy zadaje większe obrażenia od Jastura. Wstydź się, Jastuze. Ojejku, naokoło. Dlaczego mi to robisz, gro? A, Raven się zablokowała. Patrzcie, ma teraz model gościa. To jest bug związany z tym, że jak rzuci się na siebie zmianę postaci, potem się wróci z tej postaci, to dla towarzyszy czasami nie wracają ich oryginalne postacie.
Ty masz na sobie Jorumundzie. A to mało zaczerpa. Okej. Wszystko okej. Tak, więc jak mówiłem, Jorumund też czasami. Nie wiem, czy byście już tego świadkiem, ale może przybierać kształty człowiecze z powodu tego baga. Może jak wczytam, to się odmieni z powrotem. Okej, co to był za... Kamienna skóra, przyspieszenie. Fajne rzeczy. Szkoda, że nigdy z takich rzeczy nie korzystam. Zawsze odkładam je na czarną godzinę. Ostatecznie okazuje się, że żadna godzina nie jest wystarczająco czarna, żeby ich użyć. Okej, mamy tu jakiś ołtarz. Płynie jak cień nad powierzchnią ziemi. Mroczne oczy oglądają, mroczne ręce czekają. O prostych Morindalu, Boże nocy nadchodzących. Cień wywlecze niczym inkaust na nasz świat skąpany w słońcu. Czarny diament nieskalany jak twa dusza niezgłębiony. Mroczne oczy oglądają, mroczne ręce czekają. Okej, on chce jakiegoś czarnego diamentu. Czy coś w ten deseń. Nie wiem. Nie mam w zamiarze na razie dawać mu żadnych... Jakie jest słowo? Ofiar? O, właśnie. Ale w końcu to kiedyś zrobimy. Ostatecznie musimy złożyć ofiarę wszystkim bóstwom. Nieważne, czy dobrym, czy złym. Ale okej, dobra. W następnym odcinku wchodzimy tam z kulami ognia, rakietami i pociskami maszynowymi i wymiatamy tych panów. Oraz, no cóż, przeglądamy dalej to jakże urocze miejsce. Za wszystkim dziękuję za uwagę i widzimy się w następnym odcinku. Słyszymy. Na razie, cześć!